To będzie ostatni, trzeci odcinek inspirowany moją ostatnią podróżą na Ukrainę. Byłem w Lwowie, byłem w Kijowie tuż przed końcem zeszłego roku, żeby zobaczyć jak ten kraj żyje, powiedzmy sobie, pod ciśnieniem tych medialnych doniesień o zbliżającej się wojnie, pod ciśnieniem tych doniesień o rosyjskiej armii, która zbiera się u granic tego kraju, grożąc kolejną eskalacją. Tam w Kijowie, jak zwykle, bo zawsze jak bywam w tym mieście, to odwiedzam pomnik Matki Ojczyzny. To jest bardzo monumentalna, potężna rzeźba. Może się podobać, a na pewno robi wrażenie. I tam, idąc do tego kompleksu muzealnego z ławry kijowsko-peczerskiej, mijamy taką muzealną wystawę sprzętu bojowego, który brał udział w walkach w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Przypomnijmy, że te walki w tej chwili. Mm, są mocno mniej y, zaciekłe niż na początku niż w roku 2014 natomiast tam dalej mm, padają strzały, wybuchają pociski, giną ludzie warto to podkreślić za tak każdym razem i tam można zobaczyć faktycznie te pojazdy. Nie miałem przy sobie wtedy aparatu fotograficznego, został w miejscu, gdzie nocowaliśmy, więc mam tylko takie zdjęcie komórką pojazdu, który wyjątkowo mnie zaciekawił, bo tam pomiędzy dość standardowymi czołgami, pojazdami opancerzonymi, wyrzutniami rakiet, stał sobie taki twór, widać na pierwszy rzut oka, że chałupniczo wykonany. I on był podpisany na tabliczce jako bronie żaba. Czyli co byśmy przetłumaczyli tak bardzo dosłownie, choć tracimy trochę tej poetyki. To jest po prostu opancerzona żaba. No można się było tego domyślić. Faktycznie pojazd ten ma taki urok skaczącego płaza. I od razu jak go zobaczyłem pomyślałem, że on musi mieć jakąś ciekawą historię i faktycznie no nie jest to może historia bardzo sensacyjna, ale jednak warta tutaj przytoczenia. Otóż to był UAZ 3303. To jest po prostu jedna z modyfikacji UASA 452. ULAS to jest skrót od Ulianowski Aftazawod, nie ukraiński Aftazawod, jak można by próbować zgadywać. Ulianowsk to miasto na terytorium Rosji. Ta fabryka samochodów powstała, kiedy podczas II wojny światowej inne zakłady się ewakuowały i część tych zakładów trafiła właśnie do Ulianowska. Tam powstała fabryka, która produkuje samochody do dziś. Jest najbardziej znana właśnie z tych ułazów 452 i one także są produkowane i sprzedawane do dzisiaj. W zasadzie jeśli by Państwo chcieli, można sobie taki pojazd kupić. To był powstały w drugiej połowie XX wieku samochód transportowy, minibusik w zależności od wersji o zwiększonej zdolności do pokonywania trudnego terenu. Związek Radziecki to było ogromne państwo z licznymi polnymi drogami, z licznymi wsiami znajdującymi się gdzieś. Powiedzmy, poza cywilizacją, że tak to imimy, gdzieś w lesie, w Tajdze, na pustyni. I te samochody, wyprodukowane w bardzo potężnej liczbie egzemplarzy, służyły zarówno jako karetki, jak i busiki, jako pojazdy transportowe, jako pojazdy techniczne, jako pojazdy wojskowe. Faktycznie miałem okazję doświadczyć tego, jak dobrze UAS 452 radzi sobie w trudnym terenie. Miałem okazję nad jeziorem Bajkał się takim przejechać jako pasażer w trudnym terenie, faktycznie w momencie, w którym się wydawało, że samochód już po takiej drodze w cudzysłowie po takiej drodze już nie przejedzie, to on przestał jechać, zaczął człapać tymi kołami przez te wielkie korzenie, takie było odczucie, jakby ten samochód tak koło za kołem stawał, no coś, coś wyjątkowego, faktycznie kawał solidnej maszyny, więc nie dziwię się, że oni dalej to sprzedają, chociaż trochę być może jakichś ulepszeń technicznych większych dałoby się tam zastosować. Nie mówię przy tym, że ten model nie był rozwijany, natomiast faktycznie nawet te dzisiejsze zmodernizowane egzemplarze, no widać, że to są samochody z minionej epoki. Niemniej jednak w roku 2014 ten UAS 3302 służył, ten konkretny egzemplarz, służył w ukraińskiej Straży Granicznej i kiedy rozpoczął się konflikt z separatystami, wspieranymi przez rosyjskie wojska, on najpierw był używany do ewakuacji. Tutaj nie zostało to dobrze w źródłach sprecyzowane, czego mowa jest o rzeczach, o majątku, nie o ludziach, tylko że jakieś rzeczy nim wywozili. Ta konkretna wersja Łaza 452 ma otwarty tył, taką pakę właśnie przystosowaną do przewozu bardziej towarów niż ludzi, więc możemy zgadywać, że wywozili tym wszelkie możliwe dobra, czy to jakieś dokumenty straży granicznej, jakiś sprzęt, może nawet prywatne rzeczy pograniczników albo przypadkowych cywilów, trudno jednoznacznie stwierdzić. Natomiast armia ukraińska, co doskonale wiemy i ogólnie szerzej służby mundurowe ukraińskie w tamtych czasach, na początku 2014 roku, możemy określić ich stan jako zapaść i tam wszystkiego brakowało, między innymi brakowało pogranicznikom, którzy brali udział bezpośrednio w walkach pojazdów opancerzonych, jakichkolwiek. I to był potężny problem. Wiemy, że na współczesnym polu walki mobilny pojazd oferujący jakieś dodatkowe opancerzenie, ochronę balistyczną i dodatkowo jakąś siłę ognia, ponieważ na pojeździe jesteśmy w stanie zamontować chociażby karabin maszynowy większego kalibru z większym zapasem amunicji, no to są rzeczy na polu walki współczesnym w XXI wieku absolutnie podstawowe, bez tego obejść się no jest naprawdę trudno. Dlatego wtedy siłami wolontariuszy, przede wszystkim zakładu napraw lokomotyw w mieście Nikołajew zdecydowano się dwa takie samochody przystosować do potrzeb pola walki, tak jak mówiłem na początku w sposób zupełnie chałupniczy jak możemy zobaczyć na zdjęciach i filmach przód tego samochodu, kabina kierowcy została opancerzona przy użyciu prętów zbrojeniowych, które zostały ułożone równolegle, jeden przy drugim i zespawane do siebie. Co oczywiście jest absolutnie odległe od tego, jak wyglądają współcześnie wykonywane profesjonalnie w fabrykach pancerze, jak wyglądają pancerze współczesnych czołgów, BTR-ów, BW-ów i tak dalej. Niemniej jednak, no, zawsze to lepsze niż nic. Zauważmy też tutaj taką konstrukcję. Okna przednie tego pojazdu, tej bronie żaby zostały zabezpieczone takimi opuszczanymi płytami, także zespawanymi z tych prętów zbrojeniowych, które można było otworzyć lub zamknąć. W tej pozycji zamkniętej kierowca i pasażer mogli obserwować teren przed pojazdem przez takie dosyć szerokie szczeliny. One nie są w żaden dodatkowy sposób zabezpieczone. Po prostu jeśli jakaś kula trafiła akurat tam, no to trudno. Oczywiście to jest bardzo dalekie od tego, jak powinien być zabezpieczony współczesny wóz na polu walki. No niemniej jednak przez około rok ten pojazd faktycznie służył ukraińskim pogranicznikom. On miał wykonywać według weteranów przeróżne misje, od transportu przez ewakuację medyczną, aż do takich działań typowo bojowych, mieli jeździć nim na zwiat, mieli używać go do obrony swojego obozu, do natarć na nieprzyjaciela. Tam w tych zakładach naprawy lokomotyw umieszczono na nim także stanowisko właśnie dla strzelca, na którym dało się zamontować jakąś dodatkową broń, co oczywiście na polu walki jest jak najbardziej potrzebne, można by wręcz powiedzieć, że konieczne. I faktycznie po tym roku pojazd ten był już na tyle popsuty, na tyle zniszczony, ostrzelany. Tam miał m.in., jak czytamy w źródłach, przestrzelony bak, że zdecydowano się go wycofać. Choć prawdopodobnie ta decyzja nie byłaby tak łatwa ani tak szybka, gdyby nie to, że po prostu na polu walki pojawiły się pojazdy lepiej dostosowane do tego typu działań, wykonane już w sposób nazwijmy to profesjonalny i bardziej nowoczesny, więc bronie żaba mogła zostać zastąpiona przez coś nowego i dlatego przekazano ją do Kijowskiego Muzeum. Większość materiałów na ten temat historii to są właśnie newsy i filmy w internecie, które pojawiły się właśnie w tym momencie, kiedy przekazywano ten pojazd do Muzeum w Kijowie, to był taki moment, w którym on faktycznie zdobył, moglibyśmy powiedzieć, pewien rozgłos. To, co jednak najciekawsze, co nam ta historia opowiada, to nam pokazuje pewną różnicę, różnicę między siłami zbrojnymi Ukrainy w roku 2014 i dzisiaj. Oczywiście byłoby gigantycznym nadużyciem, gdybyśmy chcieli stwierdzić, że ukraińska armia jest w pełni nowoczesna i doskonale przygotowana do wojny z silniejszym od siebie, bardziej licznym przeciwnikiem. Niestety. Dla Ukraińców przede wszystkim niestety tak nie jest. Niestety wciąż, jeśli ostatecznie wszystkie te zgrupowane wokół granic Ukrainy wojska zdecydują się wkroczyć na teren Ukrainy, to prawdopodobnie ukraińskie siły zbrojne będą jednak zbyt słabe, żeby tę wojnę łatwo wygrać lub w ogóle wygrać. Natomiast faktycznie możemy zaobserwować na przykładzie broniżaby, że nastąpił tutaj Spory zwrot, bo o ile właśnie w 2014 roku pogranicznicy musieli wykorzystywać tego typu improwizowane środki, dwa stare radzieckie jeszcze ułazy przerobione w fabryce lokomotyw, obudowane prętami zbrojeniowymi, żeby po prostu jakkolwiek mieć jakiekolwiek szanse na to, żeby nawiązać choć trochę wyrównaną walkę z przeciwnikiem, tak teraz na służbie, w ukraińskiej służbie granicznej znajdują się pojazdy typu Kraskuga, to są pojazdy typu MRAP, czyli takie samochody opancerzone ze zwiększoną odpornością na eksplozję ładunków wybuchowych poniżej, Poniżej podwozia, czyli różnego rodzaju min, ID-ków tak zwanych, a dodatkowo także Ukraińcy dysponują pojazdami BBM Kozak. Tam jeszcze na wyposażeniu jest trochę więcej różnego typu pojazdów, ale jeśli chodzi o um, takie odpowiedniki broni Żaby, no to właśnie mielibyśmy tutaj tą Kugę i Kozaka. To oczywiście na pewno nie jest sprzęt najwyższej na świecie jakości, niemniej jednak różnica pomiędzy Łazem mm, opancerzonym drutami i mm, pojazdami typu MRAP jest dość zauważalna. Jeśli mają Państwo ochotę zapytać, jak zakończy się ta, mm, to rosnące napięcie pomiędzy Ukrainą i Rosją, to muszę przyznać, że coraz bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że nie mam pojęcia. Długo sądziłem, że to jest tylko gra na to, żeby podbudować ze strony Rosji pozycję do negocjacji z tak zwanym Zachodem. Mm. Teraz wiemy, że już te negocjacje się odbyły, niewiele z nich wyszło, ta eskalacja w zasadzie dalej trwa, ta eskalacja na razie napięcia, więc sam obserwuję, sam próbuję zrozumieć, co tam się może wydarzyć. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek, zachęcam do subskrybowania kanału. Jeśli już to robicie, możecie także zajrzeć do sekcji z linkami poniżej do opisu, tam są moje linki do PayPala, Patronite'a, tam jest też kod promocyjny. Ja promuję koszulki marki Deber. To jest firma mojego znajomego kolegi, także wiem skąd te koszulki dokładnie pochodzą. Sam posiadam ich już kilka sztuk, trudno mi się przyczepić do ich jakości. Także jeśli mieliby Państwo ochotę zapoznać się z ofertą tej firmy, to poniżej właśnie jest kod rabatowy ode mnie. I jeszcze tam są także oczywiście linki do naszych cotygodniowych podcastów, a także do naszej grupy dyskusyjnej na Facebooku.